Piotr Michoń. Praca, opieka, płeć. Nauka o nieszczęściu. Wydawnictwo CDW. Oczywiście rola rodziców jest bardzo ważna dla właściwego rozwoju dziecka. To aksjomat. Dlatego matka czy ojciec starający się być coraz lepszymi rodzicami zasługują na docenienie i wsparcie. Szkodliwym jest jednak dążenie do bycia lepszymi niż inni, uczestniczenie w nieoficjalnym konkursie na Matkę Roku, biorące swój początek i siłę napędową w porównaniach i zazdrości. Choć prześciganie innych matek może nieść za sobą określoną, głównie wewnętrzną korzyść, to jest uniknięcie poczucia winy, zwykle jest źródłem rozczarowań i negatywnych emocji. Wpadamy w zaklęte koło oczekiwań, aspiracji, nieosiągalnych celów i pytań, czyje dzieci są najładniejsze, najlepiej ubrane, najsłodsze, etc. Jak to określiły Susan Douglas i Meredith Michaels, intensywne macierzyństwo to forma kobiecej olimpiady. Psychologia wskazuje, że uznając coś za ważne, niejako wybieramy ten obszar naszej działalności jako kryterium do porównań z innymi i oceny samego siebie. Sądzimy także, że właśnie za naszą aktywność w tym obszarze jesteśmy przez innych oceniani. Stąd przyjęcie ideologii intensywnego macierzyństwa oznacza dla matek tyle, że czują się oceniane przez innych w wykonywaniu swej roli rodzicielskiej, a dodatkowo w tym samym aspekcie oceniają inne matki. Kobiety konkurują ze sobą w obawie przed byciem pokonanym przez sąsiadkę albo kobietę z gazety. W tych zawodach nie chodzi jednak o to, kto jest dobrą matką, chodzi o to, kto jest najlepszą matką. A najlepsze matki zawsze stawiają dobro dziecka przed swoim własnym, zawsze są głównymi opiekunkami, zawsze się uśmiechają, zawsze rozumieją, nigdy nie są zmęczone, nie tracą panowania nad sobą, nigdy nie mówią swemu dziecku Idź, pobaw się u sąsiadów, a ja napiję się kawy. Macierzyństwo ma wiele kolorów i odcieni. Jest w nim zmęczenie, nieprzespane noce, nieporządek, pieluchy, awanturujące się potomstwo, zgoda na aby jakoś to było, czy. Wiem, że powinna inaczej, ale potrzebuję chwili odpoczynku. Tymczasem Facebook czy Instagram pozostają wypełnione obrazkami i treściami, które sugerują coś zgoła innego. Pełno w nich matek stąpających po łąkach, żeglujących po oceanach rozkoszujących się frape na osłonecznionym tarasie. Ich włosy idealnie potargane, brzuchy płaskie, domy przytulne, sukienki zwiewne, a dzieci radosne. Presja na bycie dobrą matką w połączeniu z nierealnym światem wyselekcjonowanych chwil to doskonały depresant. Wchodzenie w połączone ze sobą role matki, partnerki, pracownicy, Niesie za sobą kaskadę obowiązków, terminów, zadań. Dbanie o dziecko, o relacje z partnerem, o dom i siebie. Niemożliwym czyni robienie wszystkiego tak, jakby się chciało, by było zrobione. Zestawiając się z obrazem matki idealnej, zabójczo atrakcyjny wygląd, włosy perfekcyjnie powiewające na wietrze, uśmiechnięty bobas na ręku, a wszystko to w pomieszczeniu rodem z katalogu Ikea. Trudno nie poczuć się gorszym. Naoglądają się baby głupot w telewizji, a potem deprecha, bo nie jestem idealna. Druga strona, że powinno się pokazywać prawdę o macierzyństwie, a nie zalukrowane grubą pensją pojedyncze przypadki. Tak to widzę, Joanna Jaskółka. Choć oczywiście zazdrość jest jednym z uczuć, które matkom mogą w tym momencie towarzyszyć, dominujące może być poczucie niższości. Nie jestem wystarczająco dobrą matką, partnerką, kobietą.